Witajcie, nazywam się Artur Rechun. Jestem byłym przestępcą. 13,5 roku odsiedziałem w więzieniach. Nic, systemy, kary, nic mnie nie zmieniło. Byłem narkomanem, popełniałem straszne rzeczy. Nawet... bardzo poważne przestępstwa. Byłem w grupie przestępczej. Moi koledzy w wieku 25 lat, 30, umierali na moich oczach praktycznie przez narkotyki lub byli zamordowani. Ja 5-krotnie, z tego co wiem, ocalił mi życie Bóg. Dzisiaj to wiem, że to Bóg, bo to jest niemożliwe, że ja jeszcze żyję. Dzięki Niemu, Jezusowi Chrystusowi, życie moje się zmieniło. Żadne systemy, żadne religie. Byłem ministrantem, katolikiem, chodziłem do kościółka. Nic mnie nie zmieniło. Zmienił mnie żywy Bóg, Jezus Chrystus. I dzisiaj jestem tutaj, żeby Ci powiedzieć, że Ciebie też może zmienić. Nie musisz być przestępcą, nie musisz być narkomanem, nie musisz być prostytutką. Jesteś zwykłym, dobrym człowiekiem, ale to nic Cię nie uratuje. Czy czeka Cię sąd ostateczny? Staniesz przed sądem, przed żywym Bogiem i każdy odpowie za swoje czyny. To, że dzisiaj jesteś dobry, a ja byłem kiedyś zły, nic nie znaczy. Tak samo jesteś winien w oczach Boga, ale Bóg Cię kocha. Bóg Cię kocha. Jeżeli mógł zmienić takiego człowieka jak mnie, Ciebie, tym bardziej zmieni i chce Cię zmienić. On Cię bardzo kocha. Słuchaj, próbowałem wszystkiego. Nie mogłem wyjść z grzechu. Grzech jest silniejszy, diabeł jest silniejszy. Bez Jezusa zginiesz. Bez Jezusa nie wyjdziesz z bagna, w którym się znalazłeś. Jesteś chory? Przyjdź, położymy ręce. Byłem chory 3 razy. Byłem, lekarze nie dawali mi szans. Miałem operację mieć. Dzisiaj jestem zdrowy. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dzięki Jezusowi Chrystusowi jestem zdrowy, żyję, mam szczęśliwych przyjaciół, prawdziwych przyjaciół, bo miałem tylko lewych. Lewusów miałem, kurde, powiem wam. Tylko jak było wszystko dobrze, to było dobrze. Ale jak już miałeś inne zdanie, to już byłeś nieprzyjacielem. 13,5 roku. I powiem wam tak, bardzo poważne przestępstwa miałem. I sędzia na ostatniej wokandzie, nikt mi nie dawał szansy na wyjście z więzienia. A sędzia powiedział, powiedziałem do sędziego: panie sędzio, nie żadne systemy kary nie zmieniły i wasze sądy, wasze kary. A on mówi: ma pan rację. Ja mówię: nie zmienił Jezus Chrystus. A on mówi: ma pan rację, i mnie puścił na wolność. Wszyscy byli w szoku, nie? Dzięki Jezusowi Chrystusowi tutaj jestem. Dzięki Niemu żyję, dzięki Niemu mam nowe, wspaniałe życie, mam pokój w sobie, radość, którego nigdy nie miałem. Żyłem w systemie, gdzie jest fałsz, obłuda, strach i to nie jest życie. To nie jest życie, kochani. Dzisiaj przyjdźcie do nas, a zobaczycie, jakie życie jest z Jezusem. Radość i pokój. Nie mówię, że nie upadam, bo upadam, nie? Ale kurde, jest ogień, jest ogień. Wróciłem z kanału i jadę dalej, nie? I żyję dla Boga, nie? Z moimi przyjaciółmi. Tak, kochani. Tak. Dziękuję. Amen.